Wołają, witamy, witamy. Mikołaja też.
Słuchajcie, ja tutaj dostałam wiadomość, że sanie świętego Mikołaja muszą już odjechać. Mikołaj chyba będzie musiał sobie poradzić, nie wiem, jakiś inny transport zamówić, bo koniki muszą odpocząć. A my serdecznie dziękujemy wspaniałemu elfowi, który przywiózł nam świętego Mikołaja, ale już niestety musi odjechać. Także wszystkie dzieci ładnie podziękują. Dziękujemy! Dzieci pomachają ładnie konikom i zaprosimy oczywiście elfa na przyszły rok. Może nam przywiezie świętego Mikołaja, czym miejmy nadzieję, że nam przywiezie, jak będziemy grzeczni. Machamy konikom, tak. Do widzenia. Do zobaczenia. Zaprosimy Anioł Borowy, bo teraz dzieci popiszą się wierszykami święty Mikołaju, bo dzieci też nie tylko potrafią ładnie tańczyć, ale też mówią wierszyki. Podobał ci się taniec? Piękny ten taniec, wszystko mi się bardzo podobało i myślę, że dzieci zasłużyły na prezenty. Ale jeszcze powiedzą wierszyki, to nie koniec. Musisz Mikołaju wytrzymać, jak ci zimno, to nie wiem, właśnie, puść sobie ręce do worka. A ja wysłałem do ciebie list długi. Napisałem do ciebie, żebym chciał dostać klocki Lego i ciekawe gry komputerowe, żebym mógł grać z kolegą. A ja nie wiem, czy to zostanę, bo nie byłam grzeczna wcale, ale wierzę, że Mikołaj kocha wszystkie dzieci i jeździ do nich po całym świecie. A teraz wszystkie dzieci popiszą się tańcem na świętego Mikołaja, bo wszystkie dzieci ćwiczyły i tutaj w tym budynku i przy ulicy Sokoła też w budynku, tak, święty Mikołaj, wszystkie dzieci ćwiczyły, pilnie. Właśnie, zobaczymy, wszystkie dzieci tańczą i naśladują gesty, które będzie pokazywać pani Madzia. O. Yeah.
mnie poczekać. Święty Mikołaju, my cię poprowadzimy. Nie zabłądzisz na pewno. Buda. Zamknę, 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 zam